Witam Państwa serdecznie w Międzynarodowym Radiu Białoruś, w programie Myśli o Polsce. W dzisiejszym programie bierze udział pan Aleksiej Dziermant. Witam. Piotr Piotrowski. Witam towarzyszów. Konrad Arkadiusz Hartung. Dzień dobry Państwu. Radziwan Pobier. Dzień dobry. I Paweł Jański. W dzisiejszym programie będziemy dyskutować na temat, czy Zeleński jeszcze jest prezydentem Ukrainy, czy już nie jest. O, to zależy od punktu widzenia. Tak, ale zanim przejdziemy do dyskusji, zapraszam Państwa, tak jak zawsze, do subskrybowania, komentowania, zadawania pytań i polubiania naszych programów oraz do poszukiwania naszego programu w innych miejscach, takich jak Rumble. Zapraszam kolegów do dyskusji. No to bardzo ciekawy temat, bo mianowicie dzisiaj, 21 maja, już zakończył się termin, kadencja po konstytucji prezydenta Zieleńskiego i w społeczeństwie ukraińskim, tak samo w społeczeństwie międzynarodowym idzie dyskusja, czy jest Zieleński legitymnym prezydentem Ukrainy po 21 maja, czy nie? Czemu takie pytanie powstało? Bo w konstytucji napisane wprost, że 5 lat kadencji i wszystko. I nie ma nijakich tam różnic, stan wojenny, niewojenny, proto nic nie napisano. Ale istnieje ustawa prawna o stanie wojennym, gdzie napisano tak samo, tak, bardzo ciekawe, że prosto wybory nie przechodzą, wybory w czasach stanu wojennego. Ale to nie znaczy, nie napisane, że prezydent będzie ta osoba, która ma tam jest prezydentem, będę kontynuować te swoje prezydentstwo i dalej, kiedy tam nawet po konstytucji termin kadencji już zakończy się. I same dziwne te, że możliwe było zdecydować ten problem przez co? Zwierno się do Trybunału Konstytucyjnego Ukrainy, który powinien był zdecydować, jak w tej sytuacji co robić, pan proponuje, co dzisiaj, pan proponuje. Dzisiaj ja zakończę. A tutaj mamy ile wariacji. Pierwsza wariacja to tak, Zieleński nadal jest prezydentem. Там була така ситуація, стан воєнний. Друга ситуація, коли по Конституції, коли те його повномоцтво вже, каденція вже закінчилася, передач тен президентство до маршалку Ради Найвищої України. Co zgodnie z konstytucją powinno być, kiedy już nie może. No widzi pan, czym to śmierdzi? Ale same główne inne rzecz, że sama Rada Najwyższa, u niego kadencja u niej zakończy się już w czerwcu, miesiącu gdzieś. Tam czerwiec, tam lipiec, gdzieś tak. I tam wstanie pytanie inne. А коли і Рада Найвища вже не легітимна, і президент не легітимний, хто буде легітимним? Ну, єдині... Амбасадор УСА. Ні, ну, то бздура. То легітимні тільки два такі органи. То Трибунал Конституційний і Сонд Найвищий. То два такі правдиві, легітимні органи. Але тут іде з тієї ситуації ще інна квестія. А що робити з тими негаціаціями, пшемовами між Росією та Україною можливими? З ким там підписувати негаціації?
Ну, кеды они нелегитимные сон. Значит, ты подпишешь, а позже они будут в сполученце за, края заходнего, а они уж нелегитимные, потом мы не будем те негациации выконывать. Почекай, no. Почекай. Тут мы видим такую коллизию правную, квестию правную. И та квестия приходит до того, что дзисей никаких негациаций, przemówień pokojowych być nie może, bo niezdecydowana kwestia legitymności najwyższych władz Ukrainy, tego reżimu kijowskiego. I samy główny jeszcze jeden moment. Kiedy dzisiaj w samym społeczeństwie ukraińskim to wyzywa pytania, dyskusji, znaczy nie ma dowieru do tego reżimu już i znaczy w samym reżimie, w samym społeczeństwie ukraińskim istnieje wielu pytań do tego reżimu. A to znaczy, że mogą wojskowcy, wojenni postawić te pytania, kwestie, inne społeczeństwa, tam ugrupowania, ekipy elitne. І то значить, може бути вовнінше України заченче ружні зажути, розподяли і інші речі. І питання, велю тут питань, ми віджимо то правдивий кризис панства українського, дуже зачинувся ще далеко-далеко там з часів революції październікової. Дійсній дошов до такого стопню найвищого, що мислю тут... Часів тутай... революції październікової? Ой, помаранчової. Бо зараз поляці будуть слухати. Ні-ні-ні, помаранчової. Більшовіцьких часів. Помаранчовий, хочеш тебе там та рада, чи там те директорія Вінниченка, вони ж дійсно мовлять, що вони не сон від радянської України, наступцями. А наступцями радянської України. Вони сон там наступцями тієї України Петлюровської, по тому можна йому вище з Пазджернікової революції. Лютовський. Лютовський. Українців це то може чорне копалі. Так. Ну, мисля, що тут питання, направда, дуже складане, бо на те питання можна углядати з трохи іншої сторони. Товариш Петровський углядав на те питання зі сторони правничої, але можна углядати на те питання зі сторони фактичної. Бо, ну, це то є в агулі легітимність. Справа в тим, що існує ще така легітимність фактична, попросту жерудлем, яке є фактичне контролювання панства. І його систему адміністративного, війська і так далі. І жонд Зеленського, він Україну зараз контролює. Інне питання, що коли певний жонд є формально легітимним, і коли він фактично контролює панство, то не значить, що він обов'язково є не преступним. Тен жонд може впровадити преступство, навіть коли хтось мислить його легітимним чи нелегітимним. Ну, коли ми говоримо о хітлерівських німцях в приближенні, той жонд був легітимний чи нелегітимний, і в який момент він зостав нелегітимним? Апропо тих справ з Гітлером, то вибори були скринцони. З ким були підписані негаціації? Так, і негаціації о капітуляції Германії, німців. Їх підписали генерали німецькі, не керівництво жонду в огуля, не керівник панства. Ну, формально там Гітлер перед тим, як впровадив самобійство, своє повномоцтво, функція передав до такого там адмірала Дьоніца. Ну, було. Але
питання в тим, хто там був легітимний чи не легітимний, але підписали німецькі генерали, і той акт капітуляції, він був фактичним, і з тієї причини ми розуміємо, що то був кінець нацистовських німців. Ну, з тієї причини що можна повідати? Можна повідати мислі, що сторона правніча, то є одна справа, а інна справа, що український жонт, він контролює територію України, і з тієї причини, ну, коли ми говоримо о так званій реальній політиці, така знана концепція політична, то всі сторони, всі краї, до того часу, коли буде існувати той жонт в Україні, буде мати контакти з тим жондом. Інна справа, що тут, коли мовиш у питанні легітимності, то в агулі можна дійти до дуже, направда, цікавих речей. Бо розуміємо, що Україна є зараз контролювана в першій колінощі не через навіть свій жонт, там, Зеленського, а через західні еліти. І, по-перше, існує питання, а чи мислить, як і мовив Важиш Петровський, коли жонт України не є легітимний, з якого часу він нелегітимний, чи нелегітимний він зараз, коли скончився термін, каденція президентська Зеленського, чи той жонт України нелегітимний з часу так званого Дорогого Майдану 2014 року. Докладно, з тим би я згодив. Так. Чи він взагалі нелегітимний з часу першого Майдану? Першого Майдану. З пункту відзення такої правної строгощі, коли був проведений на третя тура виборів, яка була антиконституційна. Ну так, так. І виніки тих виборів були проведені в житті з того часу. Ми можемо мовити, що там існів нелегітимний і президент, і жонт, і в огулі устрой конституційний, бо було так само нелегітимно зроблена зміна конституції, яка дуже, до речі, була за часів Януковича одрзуцьована. Так. І причому була одрзуцьована сондом конституційним. Так. А коли повернемося ще вчесніше, то Конституція 1996 року була змінена на через референдум 1999 року. Але децизія того референдуму не була впроваджена в життя. То значить, була порушена сама Конституція, де мовилися, що єдиним жрудвим права, влади на Україні є люд український. А коли то жрудво влади просто вижучили і децизію прийняту через 80% голосуючих на референдум 99 року, то було джуцоно, то значить, ще з того часу ми повинні мовити. Так, а по-друге, ще є питання о тим, коли жонт український, еліти українські є, направда, контролювані через західні еліти, то теж існує дуже велике питання. По-перше, чи є український жонт легітимний, а по-друге, а в якому ступні західні еліти є легітимні? В якому ступні легітимним є глобальний систем ліберальний і капіталістичний, який існує на Заході і в світі? А в якому ступні легітимні є жонди західні? Ну, там в Станах Зєдночених приближенню, коли там... Байден. Так, ми всі знаємо, що в Станах Зєдночених велика ілюсть людей мислі, що Байден теж не є легітимний, бо всі відзу, як зустріли в зони вибори президента в Станах Зєдночених останні, коли формально, звичайно, жив Байден, але там... Ну, всі бачили те графіки підлічення голосів, коли спочатку у Трампа всі там графіки шедли в гуре, потім формально зосталі офіційно спинене підлічення голосів, а далі воно зостало зачем-то знов, і у Байдена пошедли на гуре.
te grafiki i tak dalej. Harmonogramy. І як, в якому ступені са легітимні там транснародові корпорації, які зараз там жонді на Заході і так далі. Ну, з тієї причини, коли ми вимо... Легітимність – то питання навіть неправне. То питання політичне, так, психологічне. Так, от ти му мові, очевидно. Чи погодзеще сполученство. От до прикладу просто, щоб було зрозуміло. От корупція. Вона не є легальна, але вона є легітимна, бо і ту корупцію всі признаємо і учасничаємо в тій корупції. Починається. Так. Коли йде фальсифікація виборів на Заході, віємо, що то нелегальне, але то признає сполученство і мешка по виніку тих фальсифікацій. Так. І згадзаще мешкач по тих правилах фальсифікації. З тієї причини змінить ситуація на Заході чи в Україні через спосіб попросту правничий неможливе. Можна тільки змінити ситуацію через там певне звичайство над тим системом. Ну, до слухаю панство Міжнародове радіо Білорусь, програма «Мислі о Польщі». До речі, вспомнімо, що то є революція помаранчова чи кольорова, так? То є гра навколо того прочивенства, легальності і легітимності. Коли з легального пункту відзення на виборах там звичайно один кандидат, починає ще інформаційно-психологічна валька для того, щоб впровадити незадоволення в сполученстві, вивести активно меншість і нав'язати через ту активну меншість більшості якось інну децизію. Вспомнімо інні речі. Дійше віємо, що у Зеленського то вспірання в сполученстві згодні тими сондажами десь в районі так 15-30%. То меншість. Він це вспіраємо тен Залужний, там є ще інні політики. А це значить? То значить, що дуже важко переробити то тен брак вспірання в сполученстві в протест проти того жонду, коли тен жонд нелегальний юж. Ten prezydent nielegalny. A dzisiaj widzimy tu polityku mobilizacji, nowe ustawę prawną o mobilizacji i piszą różni ludzie tam z Kijowa, z Lwowa, z innych miast Ukrainy, że na ulicach nie ma ludzi. Wszyscy pochowali się po piwnicach, po mieszkaniach i nie wychodzą i nie jeżdżą. Бо боюся просто, що будем м'янцем арматним на фронті. І а то що то значить? Для чого то впроводжено було устава правна? Для того, щоб люди не ходили на Майдан і не протестували, а то там приїде до всіх, а ви тут не подобається вам Зеленський, поїдьте на фронт, на часов яже, покозілкуєте там на під човгами. От. Тутай з сторони міжнародової, напевно, теж треба бачити на ту ситуацію з легітимністю Зеленського, бо мислі на Заході, вони, ну, те владці і в медіях, передусім, будуть використовувати ту ситуацію в такий спосіб. Ну, вони будуть через пресу, через медіа, ну, проводять таку дискусію о легітимності і, напевно, будуть мовити надалі, що в такому стані, в стані воєнним, президент Зеленський надалі мусить виконати свої обов'язки і так далі, і так далі. Але на гуже, може там в таємних негоціаціях,
prezydentowi Zelenskiemu będzie powiedziano, że no teraz ty zależysz całkiem od naszej opinii, od tego, co chcemy od ciebie. Jeżeli będziesz wykonać, będziesz prezydentem. Jeżeli będziesz robić coś tam swojego, czy swoich tam zwolenników, no to będziemy mówić, że nie jest legitymny i że potrzebny jakiś inny człowiek, więcej do nas przysłuchujący. W taki sposób oni będą rządzić nadal tym reżimem banderowskim, bo widać, że część elit ukraińskich, którzy wpływają na Zelenskiego, na jego decyzje, oni spróbują działać w jakiś swój sposób, a nie tylko w sposób, który prowadzą elity zachodnie. Bo oni tam coś kombinują dla siebie, tak? Oczywiście. No, a tutaj mniej, co mniej i mniej będzie możliwości działać w strefie politycznej, i wojskowej, i ekonomicznej. No, a tutaj to oznacza, że naprawdę Zelenski osłabnie politycznie, będzie nadal więcej zależeć tylko od opinii zachodnich. No, a jeżeli naprawdę na Zachodzie oni, no, wymyślają sobie, no dobrze, Zelenski już zrobił co możliwe z Rosją w tym pierwszym raundzie tej walki, no jakoś tam pogodamy sobie, no i wtedy Zelenski nie będzie już potrzebny. To zależność, absolutna zależność od Zachodu oznacza, że jego los nie jest zazdrosny. Oczywiście, przecież jego pilnują kto? Anglicy. Tam no dużo tych sił. To już nie jest ochrona, to jest konwój. Pilnują korporacje międzynarodowe. No tutaj ja jeszcze powiem coś takiego, że tutaj koledzy dużo mówili na temat kwestii prawnych, jak to wygląda od strony prawa, ale przecież wystarczy spojrzeć na sytuację na świecie tak naprawdę w zakresie, nie wiem, kilkunastu lat wstecz. Jeśli ktoś chce wiedzieć, kto jest prezydentem danego kraju, to nie należy zwracać uwagi na kwestie prawne, kwestie wyborów, tylko zapytać, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, może w Wielkiej Brytanii, kto według nich jest prezydentem. Bo przecież mamy sytuację z Wenezueli, gdzie oni sobie wymyślili, że prezydentem jest Juan Guaido, tak? Albo sytuację tutaj z Białorusi, gdzie dla nich prezydentem jest Cichodajska, a nie prezydent Łukaszenka. A więcej potrzebne mówić, że u nich dla Białorusi trzy prezydenty jeszcze. U nich okrem tej Cichodajki jeszcze takie z lat 90. pan Szarecki, który sam siebie powiedział, że on prezydent wybrał, tak? wybrał sam siebie prezydentem, to były marszałek Najwyższej Rady Białorusi, który zbiegł z Białorusi. I druga ta Iwonka Surwiła, no. Córka kolaboranta nazisty, która siedzi tam w Kanadzie i mówi, że ona jest przewodniczącą Rady Białoruskiej Republiki Narodowej. Które nic nie słuchał i nie wiem, którzy poniszczyli jeszcze w 1995 roku i dołączyli je do radzieckiej Białorusi. Ale oni po wojnie II światowej wyobrazili, że mogą być nowym rządem i stworzyli taki rządzik. I dzisiaj ta siedzi tam gdzieś. No, ta staruszka mówi, że ta. Ona jest główna na Białorusi. No to widzą koledzy, to nie trzeba pytać się Ukraińców, która jest z Unii prezydentem, tylko trzeba udać się na Zachód. Kto jest prezydentem Ukrainy, oni zdecydują na pewno. Ale trzeba powiedzieć, że Zachód, no zachodnie instytucje różne tam, międzynarodowe i rządy zachodnie, oni nigdy nie formalne, oficjalne, nie mówili, że tam Surwida, czy Szarecki, czy Tichanowska są prezydentami Białorusi, ale oni po prostu wykorzystują ich dla takich, dla trzeba, żeby tak... Jak narzędzie. No, jak narzędzie, żeby tak
колоть. Не згодзе ще. Тиходайка єст уважана за президентку. Так, не згодзе ще з колегом, бо може, так, в польськоязычних медіях дуже часто може не вжива ще ствердження, що Тиходайка є президентом, але дуже часто пише ще, що президент Лукашенка не є президентом. То так пише, не Не пише, не так не дописують, хто повинен бути według них, але якщо йде о президента Лукашенка, він według тих польськоязычних медіїв не є президентом. Gdyby дійшло до якихось там виборів, то перед усім до Зеленського звернули б ще люди з питанням: "Coś ти обіцяв, як шел на перший раз на президента?" Обіцяв покой. Так, на колінах мав просити о покой. На великий жаль, на Україні існує така хвороба. Сполечна хвороба. Всього запам'ятати. Ну так. Хто пам'ятає, що обіцяв там Кучма, Кравчук, то вже замішкали часи. Ющенко, чи Янукович, чи Порошенко. Ніц не пам'ятає. І дзісяй так само то бенде. Дзісяй вже всі запам'ятали в огулі, з якими хаслами шед на вибори ten клоун za pieniądze tego oligarcha Kołomojskiego. Nawet Kołomojskiego już zapomnieli. Tak. A dzisiaj ten oligarch Kołomojski, który był gospodarzem tego klouna, dzisiaj już w więzieniu. No. Bo ten klon był podkupiony już partnerami Zachodu, którym niepotrzebny oligarchowie ukraińscy. U nich swoje сон олігархові, хто ж хоче зайняти те місце таке пінкне на Україні і тих невольників панчизняних українців використати і ще бандеровцями їх на фронт накеровувати. Ну то ще можна би теж підняти таке, поставити питання, jeśli prezydent, który albo osoba, która startowała w wyborach, kłamała i to tak w żywe oczy kłamała, która jednym z głównych haseł, który postawił w wyborach było dążenie do pokoju, a zaraz potem tak naprawdę rozpoczął wojnę, to no, czy w ogóle w tej, czy to w ogóle daje mu prawo bycia prezydentem? Pytanie w tym, że na wszystko można znaleźć łatwe odpowiedzi. Kiedy Zieleński mówił o pokoju, a pokoju nie ma w Ukrainie, to można łatwo powiedzieć, że Zieleński bardzo chciał miru, pokoju, ale Rosja sama atakowała Ukrainę. Z tej przyczyny Zieleński nie przyczynił. Absolutnie. On nie wykonał Mińsk 1 i Mińsk 2 i też nikt nie jest winny. Oczywiście. Cały czas winna Putina, że to nie wykonali te wszystkich porozumień, a to, że Merkel przyznała się pod kamerę, że oni to wszystko kłamali, żeby tylko odciągnąć trochę czasu, żeby Ukrainę przygotować do wojny. Zapomnieliście już? Panowie, panie, puknijcie się do głowy. Jesteście chyba te rybki głupi, które no, nie pamiętają, co było tam parę miesięcy temu. Wiesz, Ja więcej cyniczny powiem na te pytania. Co takie władza z punktu widzenia klasycznej politologii? To przymus pomimo oporu. Kropka. Kiedy Zieleński może przymusić cierpieć i mieszkać Ukraińców pod swoją władzą, a Ukraińcy nie mogą robić opór, znaczy będą siedzieć pod Zieleńskim. To jest tak. Bo państwo to legalny przemoc. Nie, po prostu legalny przemoc. Kropka. I tylko powstanie, tylko opór, tylko protest może wyrzucić władzę Zieleńskiego. Ale pytanie w tym, że ten opór dzisiaj będzie podawiony w krwi, poniszczony. I ta atmosfera, w której żyje prosty Ukraińcy, ta atmosfera no, tyranii, niszczenia alternatywnej opinii publicznej. Wielu ludzi dzisiaj siedzi już w więzieniach tylko za to, że przeciw wojny, za pokój i nie chce wspierać tu
to banderowstwo, co tam robi się. Bracia Kononowiczy, Białorusiny z pochodzenia, obywateli Ukrainy, dzisiaj... Komuniści. Komuniści, dzisiaj w więzieniu. Za co? Za to, że oni za pokój, za przyjacielstwo ludów, przeciw wojny, przeciw tego banderowstwa. Kropka. I to różni, różni inni ludzie. A ile ludzi prosto... Zamordowali. Zamordowali ich, nawet nie wiedzieć, gdzie oni dzisiaj. To ile posłów tych, tej Rady Najwyższej w więzieniach, posły tam, różnych ugrupowań, różnych tam konfederacji, no, to pokazuje to, ten poziom demokratury, który tam istnieje. A ile już złożyło swoje uprawnienia i po prostu wyjechali? To już liczba, ostatnio słyszałem chyba 17 czy coś nawet więcej. Także oni po prostu nie chcą... A kto nie dojechali, kto prost byli zamordowani na granicy. Tam jak? Tam idzie tam straż graniczna, rzeka, żeby tam ktoś nie pływał tam karabinem, pocałunek i wszystko. I będziesz tam pójść do Dunaju, do Morza Czarnego, który wykopał kiedyś. Tak. Banderowiec. No, ciężko z nimi, naprawdę. No ale tutaj nic w tej chwili, jeszcze nie wiadomo, opinia publiczna. Zobaczymy za jakiś czas. Ja myślę, że oczywiście Amerykanie będą popierać, bo jakie wybory, panowie, jakie będą cyrki, jakie już są cyrki w tych Stanach Zjednoczonych, znaczy, przepraszam, rozjednoczonych. Praktycznie połowa tych Stanów już stoi po stronie Trumpa, druga połowa jeszcze na razie, no już mniejsze, coraz mniej ich, Trump już wygrywa, stoi po stronie Bidena. Panowie, przecież cała ta dermokracja, od słowa rosyjskiego dermo, czyli, no przepraszam, rozumiecie, gówno. O co chodzi? Gównokracja. No, także... Gównokracja. Gównokracja, no to dobrze, dobrze. Prawidłowo. Władza gówna. Przetłumaczył pan na polski język prawidłowo. Także taka tak zwana ta stanokracja, znaczy ona widzimy bardzo ciekawa, nie wiadomo czy Trumpa nie zamordują. Nie. Mogą, a co to? Kennedy'ego zastrzelili, kolę zastrzelili, Roberta zastrzelili. Czemu jego nie można kropnąć? Przecież on jest częścią tego systemu. Tak. A Robert to nie był częścią systemu? Aj, ale nie tak jak Trump. Trump w inny sposób to wszystko pokieruje, ale dokładnie może być jeszcze gorzej tak naprawdę dla osób mieszkających po tej stronie Bugu. Nie oszukujmy może. Się, bo on jest, przecież on nie mówi, że tu będzie, czy jego hasłem jest, nie wiem, szerzenie pokoju na świecie. On ma na tej swojej czapeczce Make America Great Again. Czyli to o co chodzi? Żeby stworzyć Amerykę jeszcze potężniejszą, jeszcze silniejszą. To czy pan myśli, że Trump nagle tutaj, nie wiem, rozpocznie tutaj rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją? W życiu? Absolutnie nie. On wprowadzi jeszcze więcej broni, wyśle, tylko w tym momencie już nie będzie to za darmo broń, tylko nie wiem, za jakieś... Za darmo i nie było nigdy. No, ale mówimy już całkowicie, będzie za jakieś konkretne jakieś udziały, nie wiem, może w jakichś przedsiębiorstwach państwowych, za jakieś kolejne zadłużenia. W każdym razie... Ta wojna się nie zakończy za Trumpa, ona może być jeszcze gorsza tak naprawdę. Ona może przyjąć dużo gorszą, że tak powiem, dużo gorszy kierunek. Wszystko może być, chociaż ja na plus dla Trumpa mogę powiedzieć, że za czasów swojej kadencji on groził wojną, przypuśćmy dla Korei Północnej, ale nie rozpoczął żadnej wojny. Iranowi też groził. No ale groził, bineli. Groził, ale nie zrobił. Zamordował Sulejmani. Tak, dokładnie. No. No, tam różnie bywało, ale przynajmniej wojny nie rozpoczął.
To jest jemu na plus. No to miał to akurat może tak się złożyło, że nie rozpoczął żadnej wojny, ale tak naprawdę jeśli chodzi właśnie o Iran i Sulejmaniego, przecież to było tak naprawdę na krawędzi, bo przecież Persowie odpowiedzieli atakiem rakietowym na te bazy w Iraku. Akurat tak szczęśliwie się zdarzyło, że tam prawdopodobnie nie zginął żaden żołnierz amerykański, albo przynajmniej tak oficjalnie się mówi, że żaden nie zginął i dlatego Ameryka stwierdziła, że chcą kwita i już więcej nie będą nic więcej robić, tak jak to teraz było podczas tej sytuacji między Izraelem a Iranem. Ale ja tutaj mówię, dla mnie Trump to jest tak naprawdę człowiek, któremu w ogóle nie można ufać i tak naprawdę dużo bardziej nieobliczalny niż ten Biden, bo Biden to przynajmniej wiemy, czego można się po nim spodziewać, a po Trumpie ja bym powiedział, Trumpa bym porównał do takiego Piłsudskiego w Polsce, kiedy nawet go komuniści poparli, bo gdyby nie komuniści, to Piłsudski w ogóle by nie przejął władzy w Polsce, albo nawet aż tak ludzie dali się oszukać, a później co było za sanację sami wiemy, więc Trump dla mnie to może być ktoś taki właśnie, nie wiem, w rodzaju Piłsudskiego, że niektórzy może dają się przekupić jego jakimś tam hasełkiem i tak dalej, ale to jest człowiek bezwzględny, który potrafi, nie wiem, nawet własnych pracowników, nie wiem, oszukać, nie zapłacić im wynagrodzenia tylko po to, żeby się wzbogacić. To nie jest osoba z moralnością, nie ma w nim żadnej moralności. Ale myślę, że Zełenski tchórz. No. Czemu? Ну, кеды ты не боишься, кеды у тебя такая влада. Зроби выборы. Возьми тен, те цикар, як там их називаще, те, кто на войну там тих людей з улиц забирає. Ага, ну так. Там центри, центруми те мобілізаційні. Зробят на тих центрумах вибори, примусь проголосувати, сам підлічи голоси, хто в естемпі, всіх на фронт, і оповіщі, що я новий диктатор України, я бандеролець, бендем вальшить, змінь флягу на ту правдиву, чорно-червону, змінь конституцію, напиши, що дійсно будуємо не демократію, а бандерокрацію. І це, чому він то не може зробити? Бо боїще, бо тхуж, бо то бздурник повнютки, бо він американська онуца. Чому він не пішов на вибори? Американі такі, о, не потрібно йти на вибори, бо коли підеш, бо я не розумію, що коли у нього буде легітимація навіть спосіб гумової палки, чи там карабіну з олов'яним поцілунком. Але то буде що? Демонстрація його влади. Бо ага. Я можу примусити систем далі мені злегітимізовувати. І ніц не може мені щось перешкодити. Ну так. А тут отримається, що американці, ні-ні-ні, нам такий стан того Зеленського, того клоуна, той маріонеткін, дуже подобається. Нема легітимізації, нема легальності, але будемо впровадити все, що ми будемо йому мовити. Я мислю, що Континуюнц питання стосунку Трампа до України, до Зеленського, я мислі, що Зеленський буде спробувати спшедати інформації о опонентах і врогах Трампа, щоб надалі керувати, як то було з Байденом. Втеди Зеленський на спотканню з Трампом вже був готовий, щоб о сині Байдена, от всієї тієї корупції з Порошенком, з Бурисми, компанії, корпорації, всього, всю ту інформацію для Трампа переказати. От Трампа отримати той ярлик керувати Україною надалі. Буде щось такого. Буде щось такого. Спроби зі сторони української, очевидно, так і бендом, бо треба надалі від Америки потребувати вспарча, пеньонзи і далі, далі. А що Україна може дати Трампові і його екіпі? Щось такого, як зброю, бронь проти опонентів в Америці. То так буде, мислі. Бо так і хандель буде. Ну так, то, як завжди, вони хандлюють інформацією, кров'ю. Так. Людьми, як то ще мови. То... Щоб висана була та Україна вбагнуту, ліберально-західню, щоб
Prost była zawsze pod tym... A Trump będzie potrzebować od swoich sojuszników europejskich więcej pieniędzy Ukrainie wydawać, a tylko nie swoje, no amerykańskie. I jeszcze przecież tu chodzi o te procenty PKB, które, że tak powiem, wymusza na państwach europejskich, żeby kupować broń amerykańską, tak. Więc to jest im wszystko na rękę. Myślę, że będą już nie dwa, czy ile tam, dwa, czy trzy. Co jest... Będą 10% PKB. Co jest niebezpieczne dla nas, to pewne, nie myślę, że oni są takie przeważające w Rosji, ale są pewne iluzje, że z nowym prezydentem Ameryki można jakoś dogadać. I że dla Trumpa, no oczywiście, żeby Rosja była przeciwko Chin, czy neutralna wobec Chin, nie była w sojuszy z Iranem i Chinami. I to trzeba, no, Ukrainy tam, część Ukrainy oddać. No, zabieraj Putin. A co? Zabieraj. Widzimy tam te rosyjscy nacjonaliści już przez swoje internetowe strony. Zaczynam mówić, że o, dzisiaj zaginął Raisi, na jego miejsce przyjdzie liberalna onuca, ekipa zachodnia i wszystko będzie potrzebne odrzucić ten Iran. U Rosji tylko dwa sojuszniki, to wojska i flota, i nic innego, to moim zdaniem jest, że te rosyjscy nacjonaliści, tak zwani, to prowokatorzy, a może jeszcze i agenci tych MI6, CIA, zachodnich korporacji, ty białogwardziejcy, którzy zbiegli, ich następcy, no, którzy zbiegli jeszcze tam w 20 roku na zachód, a później wzięty byli na pracę tym służbom specjalnym zachodnich krajów. W 2000-tych rokach, tak? 2000-tych, tak. 20-tych. Minułego stulecia. Po rewolucji, bo tam jak to przedsiębiorstwo, czy tam Renaissance Capital, czy jak tam ich tam Wielkiej Brytanii ma nazwę. I wszyscy to oni pracują. Ten kościół prawosławny rosyjski za granicą, tam chociaż formalnie jest częścią ruskiego kościoła prawosławnego, ale to on powiązany nie z państwem rosyjskim, a z tymi kręgami. I wiemy, jaką ideologię oni prowadzą w ten sposób. No i trzeba powiedzieć, że kiedy przeciw Rosji teraz pracują sankcje zachodnie i istnieje wielki konflikt między Rosją a zachodnim blokiem, a z innej strony te rosyjscy nacjonaliści tak zwani mówią o tym, że trzeba wprowadzić zamknięcie granic Rosji z krajami Średniej Azji i w ogóle Azji, то існіє питання, направде, на кого працюють російські націоналісти. Бо вони хочуть ізолювати цілком Росію, щоб вона так воно ізолювана від Заходу, а так буде Росія ізолювана в огулі від всього світу. А, бить може, вона буде ізолювана тільки від Євразії, а з Заходом те російські націоналісти хочуть негоціації, щоб... Хрущить булкам, як мовити. Ну, так, щоб попросту Росія була і далі і так і не в околоні Заходу. Ой, панове, вже з цього марження то хіба ніч не буде, бо збит дуже на Заході зробили кшибди, збит дуже кламали, і якісь там угоди підписувати попросту нема з ким. Ну, пан Хартунг, в часі великої війни ойчизняної і в часі існення Зв'язку Радянського на Заході теж дуже дуже зла зробили для Росії і для Зв'язку Радянського. Але видимо, що відбулося пізніше, що здирається в Зв'язку Радянському. Так, що здирається в Зв'язку Радянському, все передали на Захід. З тієї причини, мисля, не треба так мислити, що зараз таке бути не може. Бути може, все... Так, вспомнімо того Врангеля, Чорного Барона, там, no. Денікена, там, інших. За які пінянці вони вальчили в війні домовій в Росії? За західні пінянці? А в Зв'язку Радянському та війна домова називалася не просто війна домова, як зараз, а... Обцекрайова інтервенція і війна домова. Так. Бо там існяла ще два обцекрайова інтервенція. То обцекрайова інтервенція була. І дейова, і інна. І дійсно, те так звані російські націоналісти,
to ideowe interwencje w Rosji. Tak. No, ale jeszcze mamy tutaj przecież tą całą oligarchię rosyjską, która tak naprawdę ona nie jest, że tak powiem, zmarginalizowana, ona tak naprawdę ma duże znaczenie. Ja, chociaż może to jest wbrew nawet częściowo moim poglądom takim na ustrój społeczny i gospodarczy, ale powiem szczerze, że dobrze chyba by było ze strony państwa rosyjskiego, aby nawet żeby tą oligarchię bardziej zrobić taką patriotyczną, o ile nie chce się znacjonalizować wszystkiego i po prostu to, co powinno się zrobić. Ale jeśli tego się nie robi, to uważam, że powinno się w Rosji chociażby stworzyć, nie wiem, może chociażby dla nich takie enklawy, jak jakieś takie Monako i tak dalej, żeby tych ludzi i te pieniądze zatrzymać w Rosji, a nie żeby oni tutaj wywozili ciągle na Zachód. Paweł, główne pytanie w tomu, czy oni mentalnie są niewolnicy Zachodu? Bo no ten są, Friedman... Siedział w Londynie, przeciw niego prowadzone sankcje, tam ograniczyli jemu pieniądze, które on może ze swoich rachunków w bankach wziąć i on płakał tam temu premier-ministru Wielkiej Brytanii, no nie potrzebne mnie nie 5000 funtów sterlingów w miesiąc, a 10 chociaż wydatkować, ale nie zjechał. Siedział w swoim pałacyku tam, nie zjechał do Rosji. Tutaj trzeba jak mu go szkoda. Uważać na pewną różnicę w mentalności tych oligarchów. Jeżeli chodzi o surowcach, o korporacjach surowcowych rosyjskich, to no, do przykładu, część ich może sprzedawać dzisiaj surowce, ropu, gaz do Chin i do Indii. I to, no, ci ludzie mogą w jakiś sposób więcej niezależnie od Zachodu coś tam działać i myśleć. Ale tutaj też są niuanse. A jeżeli część tej korporacji, do przykładu Gazpromu, należy do korporacji zachodnich, British Petroleum czy innych, i jak oni będą dzielić ten zysk, tak? Druga rzecz, naprawdę zgadzam się, że główna problema z suwerenizacją elit rosyjskich, no, części powiązane z korporacjami międzynarodowymi, korporacjami finansowymi, z banksterami. A tutaj zależność mentalna tych elit, mianowicie od standardów życia zachodnich. No co, jakiś tam oligarch Abramowicz z jachtą swoją, on pojedzie do Żółtego Morza, do Korei Północnej? No nigdy. Pojedzie na Śródziemie, we Francję, w Monako, bo no, taki sposób życia u nich. A moim zdaniem, jeżeli są takie elity, no trzeba ich represować, jak towarzysz Stalin nam powiedział. No najlepiej byłoby po prostu szybko znacjonalizować, tym bardziej, że no, jest ku temu pretekst tak naprawdę, bo stan taki jest wyjątkowy jak konflikt tutaj, no. Skoro się mówi, że Rosja walczy przeciwko całemu NATO, a walczy, no to przecież mamy idealną sytuację tak naprawdę, że ta, na pewno istnieje jakaś luka w prawie albo nie wiem, takie prawo, które zezwala, nie wiem, oficjalny sposób przejąć te wszystkie majątki, bo w ogóle dla mnie jest niezrozumiałe, jest prawo że w prywatnych rękach mogą być takie przedsiębiorstwa jak Gazprom, które handluje surowcami naturalnymi, które są tak naprawdę należą do całego narodu, a nie do tej powiedzmy jednej firmy. Bo było jak? Bo jaki był pomysł, kiedy wpuszczali te korporacje zachodnie, no niemieckie, brytyjskie, że będzie wymiana aktywów i dlatego będzie Rosja częścią elit zachodnich, a zachodnie elity nie będą walczyć z rosyjskimi. No i czym się skończyło? Wybuchem tego rurociągu na Baltyku. Pan znacjonalizuje własność oligarchów, a te oligarchy wprowadzą na pana zamach. I wtedy pan ich represuje. A tak ono i bywa. A to nie, to ja zrobię coś innego. Ja ten zamach sam sobie zorganizuję na siebie, żeby mieć pretekst przeciwko nim. Można i tak. To pan daleko zajdzie. Pan jest politykiem. Pan dobre polityczne myślenie, tak. Tak, sądzę koledzy, że zbliżyliśmy się do końca programu. Czy ktoś chciałby jeszcze coś powiedzieć na sam koniec? Nie, na pewno już nie. Wszystko. No, dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, zadawania pytań i tak jak zawsze proszę znajdować nas na innych platformach. Dziękuję bardzo za uwagę.
Do zobaczenia. Do widzenia.